Od 10 lat na terenie powiatu Suskiego organizowany jest konkurs pod hasłem Patroni naszych kościołów w sztuce ludowej. W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zdecydował się zorganizować wernisaż, który ma podsumować te 10 lat zmagań twórców ludowych. Na samym początku gości przywitała pani Renata Chudzik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Potem kolejno głos zabrali wójt gminy Stryszawa pan Rafał Lasek, starosta Suski pan Tadeusz Gancarz, senator Rzeczpospolitej Polskiej pan Andrzej Pająk. W dalszej części nastąpiło wręczenie podziękowań dla twórców ludowych. Na samym końcu zebrani mogli wysłuchać także pieśni autorstwa jednego z twórców ludowych. Rozświetlają świat, o perłoty Boża, ofiaro Kościoła już uświęcona. A z nami dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie, pani Renata Chudzik. Skąd wzięła się inicjatywa, by powstał ten wernisaż? Dzisiejszy wernisaż powstał, jest podsumowującym 10 edycji konkursu z cyklu Patroni naszych kościołów. Pomyśleliśmy, że dobrze by było te 10 lat podsumować. W tym roku z tego względu nie zrobiliśmy konkursu, ale będzie on kontynuowany w latach następnych, ponieważ chcieliśmy właśnie podsumować i zebrać wszystkie prace laureatów z 10 lat. I kim są ci twórcy ludowi, których prace można zobaczyć na tym wernisażu? Konkurs od samego początku skierowany jest do twórców ludowych i nieprofesjonalnych, więc są to amatorzy. Pomysł, no sztuka ludowa, że tak powiem, i dbanie o nią, i popularyzacja jest naszym głównym celem jako Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Ci twórcy na początku, tak jak tutaj już było wcześniej wspomniane, na początku, w pierwszym konkursie brało 14 uczestników udział, natomiast już w latach 2008-2009 po 36-35 rzeźbiarzy, artystów ludowych. Są to głównie z terenu Polski Południowej, z województwa małopolskiego, śląskiego, ale też możemy się poszczycić, że mamy bardzo dużo właśnie rzeźbiarzy w powiecie suskim. Z samej gminy Stryszawa wśród laureatów mamy 3. Panią Emilię Leśniak, pana Floriana Świerkosza i pana Józefa Lasika. To są laureaci między innymi tych konkursów. Z powiatu mamy pana Józefa Mazura z Zawoi, także są też inni. Pan Adam Chowaniak z Zawoi. Także powiat suski jest tutaj bardzo szeroko reprezentowany w konkursach, ale tak jak mówię, od 2008 roku konkurs miał ogólnopolski zasięg, więc były prace z całej Polski, ale głównie z Polski Południowej. A jakie są plany na przyszłość? Kogo ma dotyczyć konkurs w przyszłym roku? Plany jeszcze nie są sprecyzowane do końca, ale w przyszłym roku na pewno odbędzie się konkurs. Na razie trwają rozmowy z Muzeum w Suchej Beskidzkiej. I ponieważ Muzeum Suchej Beskidzkiej wyszło też z propozycją, że być może właśnie wspólnie zorganizujemy ten konkurs. Bo jak Państwo wiecie, co roku mamy w innym miejscu wernisaż, zwykle w kościele, w którym patron był tematem konkursu. Dany patron był tematem konkursu. I chodzimy raczej na razie, póki tematów nam starcza na terenie powiatu suskiego. Natomiast być może Święty Wawrzyniec będzie tematem przyszłorocznej edycji konkursu.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Ale spokojnie się pan nie zajmuje. A z nami wieloletni laureat konkursu, pan Florian Świerkosz ze Stryszawy. Od jak dawna bierze pan udział w konkursie? Ja w konkursie to biorę udział od paru lat, może od 2005 roku. Załóżmy, wcześniej nie wiedziałem, że taki konkurs istnieje, nie? Ale jak się zaczął, tak do tej pory i myślę brać udział dalej, nie? Dobrze, a skąd u pana ta pasja rzeźbiarstwa? Już wcześniej w rodzinie ktoś rzeźbił? No nie wiem skąd, ale w każdym razie od małego chłopca rzeźbię, tak, że... No być może ojciec był kowalem artystycznym, że tak powiem, nie? I być może, że to przeniosło się, ale na mnie i na drewno, nie? A jak to teraz wygląda u pana w rodzinie? Czy przekazuje pan dalej te zdolności? No, mam tylko jednego syna, nie? I córkę, a wnuki, no jeszcze są za małe te wnuki, żeby im dawać tak ostre narzędzia, którymi się posługiwać trzeba w rzeźbiarce. No. Ale być może z czasem się nauczą. Dziękujemy panu bardzo. Jest z nami także starosta powiatu Suskiego, pan Tadeusz Gancarz. Chcielibyśmy zapytać, dlaczego ten wernisaż jest tak ważny dla społeczności lokalnej? Dzisiejszy wernisaż zorganizowany w Stryszawie jest podsumowaniem 10 lat konkursu wystaw pod nazwą Patroni naszych kościołów w sztuce ludowej. 10 wystaw odbyło się w różnych miejscach na terenie powiatu. Wszystkie te wystawy były poświęcone elementom patronów kościołów, a więc elementom katolickim w twórczości miejscowej ludowej, głównie w rzeźbiarstwie. Tutaj dzisiaj zebrano najciekawsze prace z 10 lat i uhonorowano twórców, którzy wzięli udział we wszystkich tych wystawach, konkursach. Proszę Państwa, to ważne dla tożsamości lokalnej, ważne dlatego, żebyśmy pamiętali o tym, iż tutejsza twórczość ludowa zawsze była przeniknięta elementami kościelnymi, sakralnymi. Należy to pielęgnować, kultywować, pamiętać o tym. Przed nami kolejne wystawy w roku przyszłym i następnych. Twórcy się przygotowują. Będziemy kontynuowali te konkursy. Dziękujemy bardzo. A z nami również senator, pan Andrzej Pająk. Chcielibyśmy zapytać, jak wspomina pan początki tego konkursu? No, początki tego konkursu to prawie 11 lat temu. Taka inicjatywa się zrodziła, to jeszcze w urzędzie wojewódzkim w Bielsku, pan Michierdziński z propozycją do gmin rozjechał, czy rozesłał propozycję, że coś takiego cyklicznie co roku, żeby robić. I gmina Stryszawa podchwyciła to, na pewno zawsze jako powiat, jako starosta uczestniczyliśmy w tym, żeby wspierać to i myślę, że to było bardzo, bardzo, to był bardzo dobry pomysł, bardzo się przyjął, spora grupa i z roku na rok stająca się coraz większą grupą uczestniczyła w tym, swoje prace przedstawiała i dzisiaj mamy taki dorobek, jaki mamy, naprawdę bardzo duży, imponujący. I uważam, że była to bardzo pożyteczna inicjatywa, przyjęła się i będzie na pewno jeszcze długo trwać, bo tych patronów jest jeszcze sporo, można powiedzmy potem inne motywy znaleźć do takiego konkursu, ale sam fakt, że to jest, że powstają dzieła, bo to są dzieła kultury, że ci ludzie jakiegoś z głębi swojego człowieczeństwa, jestestwa, przekazują te wartości, przekazują swoje myśli, przekazują to, czym żyją właśnie w taki sposób, poprzez kulturę, poprzez te dzieła, które tworzą. I to jest naprawdę przepiękna, wspaniała sprawa właśnie, taka działalność, taka twórczość. Dziękujemy bardzo.